Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Katarzyny Tubylewicz Rówieśniczki Czyta Anna Szawiel Nie wyglądasz na osobę, która dobrze się czuje w tym miejscu. To nas łączy, powiedział. Kiwnęła głową i zaraz potem wzruszyła ramionami. Nie zdążyła zebrać myśli. Zauważyłam, że próbujesz oglądać wszystkie prace. Widać, że rzadko bywasz na wernisażach dodał ze śmiechem. Miał ładne, duże zęby. Joanna lubiła wracać myślami do tamtej chwili, widziała jak stoją razem w kącie, jak sama zaczyna się śmiać, czuła jak jej mięśnie wytracają napięcie, jak przyjemne staje się poprawianie włosów, przykładanie kieliszka do ust, jak wszystkie gesty robią się niespodziewanie znaczące i potrzebne. Błyskawicznie znaleźli rodzaj porozumienia, którego nie czuła od lat z nikim innym. Ten rodzaj więzi bywa nietrwały. Jak bardzo poczuła, gdy Karim posunął się do tego, by ją śledzić. Tamtego słonecznego dnia, gdy zupełnie niespodziewanie wybiegł za nią ze stacji metra Slusen, wrzeszcząc Surprise! Surprise! Nie tylko poczuła, że nie są sobie bliscy. To było coś więcej. Doznanie absolutnej obcości. Środek miasta tłum ludzi, przyjemne popołudnie, wieczorne plany i nagle jej ramienia dotyka jakiś Arab czy Turek? W bluzie z kapturem i niepoważnej czapce z daszkiem. Kto to jest? Co to za ciapaty? Czy eleganckie kobiety, tuż po czterdziestce, kobiety z kręgów dyplomatycznych, zadają się z młodszymi od nich o ładne dziesięć lat podejrzanymi typkami z przedmieść? Niedorzeczność. Najgorszy był strach przed wzrokiem przechodniów, a jeśli któreś z prześlizgujących się po nich spojrzeń należy do kogoś znajomego? Pojawiła się też myśl, że przecież nie wie, czego może się spodziewać po tym młodym człowieku, po tym zakochanym szczylu, który wydaje się coraz bardziej nieobliczalny i kto wie, czy rzeczywiście chodzi mu o miłość, a nie o coś innego.